Czas minął. Po raz 67 już. Kończymy sezon żeglarski. To już 67 lat, jak żeglarstwo na Pomorzu Zachodnim działa, rozwija się i spotykamy się w tej właśnie lokalu. Proszę Państwa, witam serdecznie wszystkich żeglarzy. Bardzo serdecznie witam Was. Brawo dla wszystkich. Szczegółowe przywitanie gości i przedstawienie Państwu referatu dotyczące naszej działalności poproszę Pana doktora Zbigniewa Dolewskiego, prezesa naszego związku. Dzień dobry Państwu, dzień dobry koleżankom i kolegom. Jak zwykle w zwyczaju zacznę od powitania naszych gości. Witam serdecznie wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Pana Kazimierza Czarskiego. Serdecznie panią radną naszego miasta Szczecin, panią Judytę Lecz. Witam serdecznie dyrektora Wydziału Sportu Urzędu Marszałkowskiego, pana Stefana Pawła. Witam serdecznie dyrektora Biura do Spraw Morskich Urzędu Miasta Szczecin, pana Jerzego Radu. Witam panią Darutę Kolopacką, naszego nestora żeglarstwa szczecińskiego. Proszę bardzo serdecznie honorowego prezesa Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, pana Ryszarda Karpiaka. Witam serdecznie przedstawiciela Polskiego Związku Żeglarskiego, pana Romualda Czaplińskiego. Witam serdecznie tych, którzy pomagają i sponsorują nasze żeglarstwo, kapitana Armyskiego oraz pana prezesa Zarbudu Edwarda Osiny. Wreszcie witam serdecznie komandorów klubu, przedstawicieli mediów. Witam serdecznie trenerów, zawodników i wszystkich sympatyków i przyjaciół żeglarstwa, którzy przybyli dzisiaj na to spotkanie. Szanowne koleżanki i koledzy, szanowni przyjaciele żeglarstwa, chcę dzisiaj przedstawić podsumowanie sezonu 2011 oraz podzielić się refleksjami i planami na najbliższą przyszłość. Przystępując dzisiaj do podsumowania naszego ubiegłorocznego sezonu żeglarskiego, po raz kolejny z satysfakcją mogę stwierdzić, że nasz okrąg stale utrzymuje pozycję jednego z najlepszych na żeglarstwie w Polsce. Na co składa się wiele naszych sukcesów i osiągnięć, zarówno w żeglarstwie sportowym, jak i turystycznym, jak i w innych dziedzinach. Spotykamy się po raz kolejny w Jakowie. Później niż zwykle, bo dopiero na początku lutego, kiedy miały już miejsca inne klubowe i ogólnopolskie podsumowanie rankingu. Między innymi w Gdańsku miała miejsce uroczysta pomorska gala żeglarska, w Warszawie gala klasy laser, a wcześniej w Gdyni zostały już ogłoszone najwyższe krajowe wyróżnienia żeglarskie, czyli rejsy roku 2011. Wszędzie tam znalazły się też ogólnopolskie nagrody i wyróżnienia, także dla naszych kolegów. Wszystkim z nich w imieniu całej naszej zachodniopomorskiej braci żeglarskiej serdecznie gratuluję. Przypomnę, że wśród ogólnopolskich nagród rejsów roku 2011 trzecią z nich odbierze za miesiąc w Gdańsku dwuosobowa załoga jachtu Mantra Asia za rejs Bogosławieński zrealizowany w ramach niebywałego wyczynu, jakim było pierwszy wdział polskiej żeglarskiej bandery trzykrotne opłynięcie kuli ziemskiej w latach 25-2011 przez dwa szczecińskie jachty. Mantra Ania i Mantra Asia, w tym także w rejsach samolotach. Cały ten wyczyn, który był zarazem. Cały ten wyczyn był zorganizowany i sponsorowany przez naszego znanego projektanta i budowniczego jachtu kapitana Andrzeja Armińskiego. Na jego jachtach w składzie załóg była m.in. szczecinianka Marta Makulec, natomiast później jeden z etapów przez Ocean Indyjski
Szczecińskim prowadził nasz kapitan Wojtek Malejka, uhonorowany naszym szczecińskim rejsem w roku 2011. Z kolei jedno z honorowych wyróżnień rejs w roku 2011 odbierze nasz niezniszczalny Radek, czyli Radosław Kowalczyk. Kapitan Wietrów współudział w samotnych regatach atlantyckich w linii transa na jachcie Cały. Brawa dla naszych kolegów, dla Andrzeja Wojtka i Radka. Żyli. W tym roku wyraziło też uznanie dla pionierskiego osiągnięcia naszego kajakarza z Polic Orka Doby za niesamowity sukces, jak było pokonanie Atlantyku. Do tego cześć się przyczynił kolega Andrzej Karmiński, budując dla pana Doby specjalny kajak, sponsorując jego ofertę. Pan Orek Doba jest z nami, a za ostatnim życiem. Honorowanym został pośredniku międzynarodowymi i krajowymi wyróżnieniami. Możemy być dumni z jego sukcesu. Panie Orku, dziękujemy pięknie, gratulujemy. Kolejne wyróżnienia krajowe, Kresu Gdańsk. Odbierali wcześniej trzej nasi kapitanowie ze Szczecina, tym zdobywcy morskich, żeglarskich, bucharów polskich, KWR drugi, Krzysztof Krygiel i Mariusz Rówciński. A prestiżowy tytuł najlepszego kapitana KWR grupy drugiej otrzymał nasz orzeł z Wisły, czyli Adam Wysiecki. Przypomnę, że rok temu to Adam odbierał na drugiej pomocnej gali puchar KWR grupy drugiej. Teraz oba puchary zrobili Krzysztof i Mariusz. Nie ma więc w kraju mocnych na naszych KWR grupy drugiej. Serdecznie gratulujemy. To zresztą nie koniec naszych krajowych gramów. Następny przybył z Warszawy nasz mistrz olimpijski klasy laser Karol Poróżyński, a także jego trener Robert Sił, obaj z klubu Sejf Pogo. To Karola przypadły dwa krajowe tytuły. Najlepszego zawodnika klasy laser standard i zawodnika roku, a Robert Sił został trenerem roku. Gratulujemy. Dodam, że Karol po pierwsze Roberta Syluka podczas Mistrzostw Świata w Australii wywalczył dla Polski kwalifikację olimpijską do igrzysk w Londyn 2012. Słyszałem dzisiaj, rozmawiałem z panem Robertem, twierdzi, że możemy mieć na olimpiadzie jeszcze więcej zawodników. Życzymy dobrych startów, obecnie część przebywa na Majorce, oby tak się stało i oby rzeczywiście na olimpiadzie byli zawodnicy z naszego miasta, z naszego regionu. Najlepszym laserowym klubem w sezonie 2011 w kraju został Sejf Pogoń Szczecin. Gratulujemy komandorowi Obaj nasi żeglarze są w sezonie częściej na zgrupowaniach w regatach niż w domu i w Szczecinie. Obo należą się więc gratulacje i brawa, podobnie jak małżonce pana Roberta Zaciepy. Jeszcze innym ogólnopolskim osiągnięciem są dwie ostatnie szczecińskie nominacje do nagrody imienia Leonida Teliwi, która jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych drużyn żeglarskich w kraju. Przyznawanym corocznie od 40 lat przez redakcję miesięcznika Żagle za wybitne dokonania przyczyniające się do popularyzacji żeglarstwa w Polsce. Wśród dotychczas przyznanych w minionych latach blisko 130 nagród głównych wyróżnień było też kilkanaście dla naszych szczecińskich redakcji, dla pisarzy, twórców, żeglarzy, między innymi dla Ludka Mączki, dla naszego miasta, jako organizatora zlotu żaglowców w 2007 roku. Teraz w kategorii popularyzacja żeglarstwa mamy właśnie za 2011 rok dwie szczecińskie nominacje. Dla kolegi Andrzeja Marmińskiego za zorganizowanie wspomnianych trzech rejsów wielojaków dookoła świata i drugą dla Miejskiego Szczecińskiego Programu Edukacji Morskiej za 15 lat działalności. Uroczyste przyznanie nagród za rok 2011 nastąpi w Warszawie 11 maja. Nasze szczecińskie dokonania konkurować będą tam między nimi z redakcją TVP Bydgoszcz. Trzymajmy mnie kciuki za naszym nominatem. Dodam satysfakcję, że do wdrożenia tego prowadzonego przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecińskiego Programu Edukacji Morskiej przyczynili się też działacze naszego okręgu, którzy go w pełni realizowali od samego początku, bo przez 12 lat był realizowany przez nas. Od 2008 roku jest realizowany przez Pani Młodzieży. Koordynatorem tego programu od początku jest nadal kolega
Wiesław Cajk, przewodniczący naszej Komisji Wychowania Morskiego. Jest to więc także sukces wychowawczy naszego okręgu, tym bardziej, że uczestniczą w programie nie tylko szkolne koła edukacji morskiej Szczecina, ale i z terenu naszego województwa. I tu zachęcam Panie Przewodniczący, żeby ten program się rozwijał, żeby również Urząd Marszałkowski wspierał program, dawał możliwość płynięcia na jachtach, jak również sponsorował, bo to jest bardzo ważny element wychowawczy i złapania maksyla dla naszej młodzieży. Jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim kolegom za te inne osiągnięcia, które jeszcze będą dzięki którym nasz okrąg jest widocznym kraju w świecie. Teraz wróćmy natomiast do pozostałych naszych dokonań w minionym sezonie. Zacznę tradycyjnie od naszego szkolenia sportowych w klasach olimpijskich, których nasi zawodnicy jak co roku, także w sezonie 2011 zdobywali miejsca na powrót w regatach rangi krajowej i międzynarodowej. To właśnie w ramach Ogólnopolskiego Zawodnictwa Województw w Młodzieżowym Żeglarstwie Sportowym zawodnicy naszego okręgu uzyskali 430 punktów, pracując na czwartym miejscu w kraju. Chcę się podzielić taką uwagą, że nasze żeglarstwo jest silne, ale jeżeli porównamy, ile miasto i ile Urząd Marszałkowski przeznacza pieniędzy na inne dyscypliny, które są dyscyplinami może bardziej popularnymi, ale niszowymi w zakresie sukcesu, to woła to o Polsce do niego. Uważam, że żeglarstwo nie zasłużyło sobie na to, żeby nie mogło utrzymywać finansowego wsparcia tam, gdzie stoimy bardzo wysoko. Bo przecież nie my ustalamy taką punktację, tylko tą punktację stworzyło Ministerstwo Sportu. W związku z tym mamy prawo domagać się od naszych włodarzy, żeby widziało nasze sukcesy i te sukcesy również odpowiednio finansowały. Na sukces ten włożyły się punkty zdobyte przez zawodników sześciu młodzieżowych klubów żeglarskich ZOZR. W tym najwięcej właśnie Safe Power, kolejnym był klub Sportowy Centrum Żeglarskie Szczecina, a resztę zdobył klub Traw Mielno, Barwin Kolejów, jak klub Kamień Pomorski i Szkuna Myśli. Przypomnę, że w krajowej klasyfikacji, o tym już mówiłem, klasy laser, nasz klub Sejpowoń zajął pierwsze miejsce w kraju. Karol Brożyński to są najlepszym zawodnikiem, a Robert Silów najlepszym trenerem. Nasi zawodnicy z wymienionych sześciu zachodniopomorskich klubów żeglarskich zdobyli w sezonie 2011 aż 23 medale. Brązowe, srebrne i złote w klasyfikacjach mistrzowskich. Proszę mi pokazać inną dyscyplinę na 32 dyscypliny w Szczecinie, które to zdobyły. Nie ma. Nasi zawodnicy byli bardzo dobrzy w tej klasyfikacji. Medale te zdobywali zarówno w żeglarstwie tradycyjnym, jak i deskowym, w wingu letnim i śmokiem, lodowym, w którym jesteśmy coraz mocniejsi. Aż 9 z tych medali zdobyli zawodnicy z ich pogod, 5 złotych, 1 srebrny i 3 brązowy. Do najbardziej tytułowanych zawodników spośród dziewcząt należy Agnieszka Skrzypurec i Kania Zędrzucka, a spośród chłopców Miłosz Wojewski, Kacper Ziemnicki, Tadeusz Kubiak i Błażej Błażowski. Za chwilę poznamy wszystkich naszych mistrzów. Ja jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim naszym zawodnikom, ich trenerom, i rodzicom, sponsorom. Liczymy na kolejne sukcesy w olimpijskim sezonie 2012 roku. Dodam jeszcze, że na 31 dyscyplin sportowych klasyfikowanych w rankingu Zachodniopomorskiej Federacji Sportu żeglarze znalazło się na drugim miejscu. Ale niestety sportowcy, żeglarze na ogół nie trafiają na listę 10 najlepszych sportowców Szczecina. Nominowaną układano na podstawie głosowania organizowanego przez Spółkę Szczecińską. Być może, że nas jest za mało popularne, a może i te sukcesy, które wyczytywałem, dla niektórych nie są zbyt ważne. Chociaż sam system głosowania, przy którym na liście 10 najlepszych naszych sportowców znalazło się 8 karateków, też nie wydaje się doskonale, które daje rangi poszczególnej dyscypliny. Tu należy jednak pochwalić redakcję Kuriera Szczecińskiego, że doceniając ważne osiągnięcia sportowe zawodników z innych dyscyplin, ufundowała 5 nagród specjalnych, w tym jedną właśnie dla Karola Pomorzyńskiego. Teraz czekamy na występ Karola, mam nadzieję, na letnią olimpiadę. Pamiętajmy, że nasi żeglarze odnosili też inne ciekawe sportowe, krajowe i międzynarodowe sukcesy w innych klasach, m.in. Jakub Palasowy. Jak morski pucharze polskich kawalerów, o czym już mówiłem, czy w regatach meczowych zaliczanych do Pucharu Świata, którego od lat otrzymuje się w czołówce Patryk Zbroja i jego zawodowa na jachcie Domaka.
Oczywiście do grona naszych najlepszych żeglarzy należy też dla nas dodać Radka Kowalczyka, bohatera prestiżowych narodowo-atlantyckich rejach samochodów klasy mini trzeciego Polaka w Wicielu. O Radku i jego sukcesie wspominałem w ciągu polskich rejsach rocznych. Teraz decyzją zarządu za niezwykły upór i konsekwencje w realizacji sześcioletnich starań i marzeń o starcie w tych regatach uznaliśmy Radka za żeglarza roku z rzędu 2011. Serdecznie gratuluję. Do jego końcowego sukcesu walnie przyczyniło się wielu przyjaciół i sponsorów. Firma Calwood z prezesem Pawłem Osinem. Chcę panu prezesowi serdecznie podziękować i zachęcić innych do takiego widzenia również swojego przedsiębiorstwa. W dobie kryzysu my żeglarze rozumiemy, jak trudno jest wydawać pieniądze nie na swoje cele. Dziękujemy bardzo i liczymy na to, że pan prezes stał między nimi, jak Radka nosi właśnie nazwę Calwood. Tu warto podkreślić, że tacy sponsorzy, jak firma Calwood i inni, to dobry przykład promocji i pomocy dla naszych osiągnięć, za co podziękujemy naszym sponsorom i specjalnym ministrami konkursu. Jednomyślną decyzją zarządu nagrodą za szczeciński rejs roku 2011 uhonorowany zostanie natomiast za chwilę kapitan Wojtek Bola Malenka za przepłynięcie jachtem Mantra Ania prawie 7,5 tysięcy mil morskich z Malezji przez Ocean Indyjski, Morze Czerwone, Morze Śródziemne do Słowenii. Co było jednym z etapów wspomnianej pokołodziemskich rejsów dwóch jachtów Andrzeja Wyspy. Wojtek, mając na pokładzie jeszcze tylko jedną żeglarkę, Jadwigę Pelkalską Rzeszowa, debiutującą w rejsie oceanicznym w czasie 115 dni odwiedził 25 portów i szczęśliwie pokonał rejony Oceanu Indyjskiego opanowane przez piratów Somalijskich. Serdecznie gratuluję. Podsumowując nasz szczeciński ranking rejsów roku 2011, po raz kolejny przyznaliśmy wyróżnienie dla naszego upartego seniora, 80-latka, kapitana Henryka Witery. Za rejs małym jachtem Gabo na trasie Sankt Petersburg, Finlandia, Szwecja do Szczecina. Przed zamką realizowano od kilku lat swój morsko-śródlądowy samotny rejs życia dookoła Europy. Gratuluję panie Henryku za symbol odwagi, wielki boi samotny. Ważnych wydarzeń żeglarskiego minionego sezonu należy wymienić kolejny udany start młodzieżowej reprezentacji naszego miasta w Łuku dla radnych i dla pana prezydenta Krzyska na Nadarze Szczecina i Nadarze Młodzieży w słynnych międzynarodowych regatach i zlotach żaglowych. Zdorszyc z rejsy 2011 na Morzu Pomorskim. Przypomnę tu, że działacze ZRZ podjęli jako pierwsi starania o ponowne włączenie Szczecina do udziału w tych regatach od 2004 roku, co przyczyniło się do tak udanego oszczenia imprezy w Szczecinie w 2007. Teraz Szczecin jest od ubiegłego roku głównym sponsorem tej imprezy na 4 lata. Do 2013 roku, kiedy jej finał odbędzie się ponownie w Szczecinie. Liczymy również na sukces tej imprezy. To zobowiązuje do działania nie tylko Biuro do Spraw Morskich Urzędu Miasta, ale i całe nasze środowisko żeglarskie. Zwycięski dar Szczecina od 2006 roku z kapitanem Jurkiem Szwokiem, to jak miejski jego armatorem jest obecnie Centrum Żeglarstwa, a załoganci to szczecińska młodzież, uczniowie i studenci. Panie Jurku, serdecznie gratuluję panu za kolejne 3 miejsca na punktu wszystkich 3 wyścigów w tej ubiegłorocznej regatach. Osiągnięcie pana i młodzieżowej załogi naszego flagowego miejskiego jachtu jest pan przykładem dobrej żeglarskiej roboty na kraju polskiej bandery, a także Szczecina. Gratuluję panu. Zapowiada się także, że tegoroczna reprezentacja naszej młodzieży w regatach Ocean Races będzie rekordowa liczna na naszą młodzież Szczecina i na Fryderyku Chopin. Dzięki dodatkowej dotacji Urzędu Marszałkowskiego będzie wymieniona po raz kolejny także reprezentacja wojewódzka, co jest szansą dla młodych żeglarzy z naszych klubów spoza Szczecina. Tu chciałbym podziękować panu Jerzemu Serdyńskiemu, dyrektorowi Wydziału Edukacji Sportu Urzędu Marszałkowskiego i mamy nadzieję, że razem z naszą młodzieżą będą też na wyczarpowanych żaglowcach nasi szczecińscy kapitanowie i kadra oficerska.
Przypomnę też jeszcze, że już drugi rok na dalekich Karaibach pozostaje na swoim incesie kapitan Mirek Lewiński w załogowym pokółziemskim rejsie szlakiem Wagnera, a także na Atlantyku jest jeszcze jeden szczeciński żeglarz Włodzimierz Kubiński na jachcie Urfonba. Czekamy na szczęśliwe zakończenie eskadry. Podobnie jak w latach poprzednich nasi żeglarze byli też na Bałtyku otwarto-pokładowymi dezetami w stylu wikingów, w tym młodzieżowe załogi z Centrum Żeglarskiego z kapitanem Mielkiem Ilką i Jola Kamezowską. Seniorzy jak grupa ZDS z kapitanem Michałem Józeficzem wyróżniani w ogólnopolskich rankingów kolosów i podróżników. Wszystkim należą się słowa uznania, podziękowania i gratulacje. Szanowni Państwo, mamy obecnie prawie 3000 członków w około 50 grup. W całym województwie od Świnoujścia, od Szczecina po Świnoujście, Koszalin, Wałcz, Złocieniec i Musi. Mamy corocznie około 25 imprez żeglarskich i regat dla jachtów balastowych. Z największymi etapowymi regatami turystycznymi i regatami multilami, a także około 20 imprez regatowych w klasach wieczorowych, olimpijskich i przygotowawczych. Staraniem kolegów Krzysztofa Krygiera i Marka Lewensteina wróciły do naszego kalendarza bałtyckie regaty samotników o Puerto-Polonezy, które razem z regatami Unity Line, z głównym ich organizatorem, niezmordowanym Piotrem Sternarczykiem, urosły do rangi najważniejszych międzynarodowych imprez dla jachtów balastowych na Bałtyku. Jeszcze raz za to wszystko serdecznie kolegom dziękuję. Nasze klubowe i okręgowe regaty jachtów balastowych mają ugruntowaną remontę. Są także dobrą formą promocji żeglarskich walorów Pomorza Zachodniego. Stąd od ubiegłego roku na bazie umowy z zarządem województwa nasze etapowe regaty turystyczne noszą nazwę dodatkowo pod żaglami RPO, czyli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniego. Działaniami tym także w kierunku ujednolicenia formuł przeliczeniowych KWR kieruje kolega wiceprezes Zbigniew Jagnotowski. Mocno angażują się też inni koledzy, tym szczególnie kapitan Adam Lisiecki i inni wspomniani organizatorzy regatów. Mamy właśnie zapaloną grupę kapitanów i armatorów jachtów balastowych ścigających się w sezonie we wspomnianych regatach i odnoszących krajowe sukcesy w morskich pucharzach Polski KWR. O czym mówiłem, te same nazwiska to bohaterowie naszego okręgowego pucharu sezonu 2011 KWR. Od ubiegłego roku w odrębnej klasyfikacji jachtów załogowych i żeglarzy samotników. Wymienię tylko zwycięzców poszczególnych grup. Są nimi wśród jachtów załogowych kapitanowie Krzysztof Krygier, Andrzej Sokołowski i Mariusz Mrówczyński, a wśród samotników kolorowych Krzysztof Krygier i Marek Lewicz. Za chwilę poznamy wszystkich. Wszystkim serdecznie gratuluję. Niedługo odbędzie się środowiskowe spotkanie na temat ujednolicenia reguł formuł KWR. Mam nadzieję, że z pozytywnymi ustaleniami. Dzisiaj, w sumowaniu sezonu, mówimy głównie o okręgowych wydarzeniach żeglarskich, ale można by wymieniać jeszcze sporo innych naszych ważnych działań, o których krótko wspomnę. Tu wrócę do niedawnych obchodów 65-lecia polskiego żeglarstwa w Szczecinie na Pomorzu Zachodnim. Zresztą mamy jeszcze medale pamiątkowe dla tych, którzy w wyniku posiedzeń kapituły je otrzymali. Wystawą Muzeum Narodowym i wydaniem przy naszym wsparciu dwóch cennych pozycji książkowych Archipelagu Odpływów Zbigniewa Koszorowskiego i Żeglarstwa na Pomorzu Zachodnim Piotra Orszarskiego. Tu szczególnie podziękowania należą się koledze kapitanowi Januszowi Harkiewiczowi, przewodniczącemu Komisji Historii naszego związku, za wszystkie te działania i inicjatywy, w tym m.in. starania o utworzenie w Szczecinie Alei Żeglarzy, za wzmocnienie działalności grupy żeglarzy samotników, którego komandorem został wybrany kolega Jan. Przypomnę też, że w ubiegłym roku nagrodę chwały mórz Kaperski Dowód Bojowy Praca Wybrzeża otrzymał kapitan Tadeusz Siwiec, a Urząd Miasta nadał tytuł honorowego ambasadora Szczecina kapitanowi Wojtkowi Jakubsonowi oraz honorowego obywatela Szczecina koledze Ryszardowi Hargerowi, honorowemu prezesowi naszego związku. Serdecznie kolegom gratuluję. Przypomnę, że decyzją zarządu naszego zarządu ustanowiliśmy wcześniej dwa nasze oznaczenia. Zasłużony dla żeglarstwa szczecińskiego i honorowy medal 65-lecia polskiego żeglarstwa na Pomorzu Zachodnim. I
i kolejne razem z oznaczeniami PZŻ i Gryfa Zachodniopomorskiego, co staną dzisiaj w Gryfie. Wspomnę jeszcze tylko, że stale modernizujemy, remontujemy i ulepszamy w ramach naszych możliwości finansowych nasz majątek, czyli Marinę Wrocław i ten obiekt, w którym tutaj jesteśmy, którą od ubiegłego roku prowadzą nowi dzierżawcy. Z innych ważnych działań w naszym środowisku warto wymienić rozbudowę i modernizację przystani Centrum Żeglarskiego nad Jeziorem Dąbie, zatwierdzenie planu budowy miejskiej Mariny na Wyspie Wrockiej, a także 15-lecie Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej Żeglarskiej. Czekamy też na najbliższe pomerania Sejm Expo 2012, czyli nasze Szczecińskie Targi Żeglarstwa, Sportu Wodnych i Rekreacji w halach MTS-u, które odbędą się tym razem w dniach 23-25 marca. A jej głównym organizatorem jest ZAD pod patronatem Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta Szczecina. Nasza działalność jako okręgu wpisana jest oczywiście w to wszystko, co dzieje się na Krajowym Forum Żeglarstwa, Polskim Związku Żeglarskim i w rządowych inicjatywach ustawodawczych dotyczących sportu i rekreacji, w tym także żeglarstwa, które niestety nie zawsze są zgodne z oczekiwaniami naszego środowiska. Staramy się tutaj śledzić te działania i wpływać na nie, m.in. przez naszych przedstawicieli w władzach PZŻ, tym m.in. kolegów Zbyszka Koszorowskiego, Romka Czarnieckiego i Mietka Gryfy. Zachęcam też do śledzenia i zabrania głosu na te tematy, m.in. przez nasze coraz ważniejsze media i portale żeglarskie, także przez nasz internet związkowy, w tym także prowadzone przez naszych kolegów, m.in. Krzysztofa Krygiera i Wojtka Maleńka, Marka Sierakiewicza. Inne cenne dokonania to rosnąca rola sponsorowania żeglarstwa przez instytucje, władze czy osoby prywatne ze wspomnianymi wykładami kolegi Andrzeja Walińskiego czy firmy CAP. Ważną przyczynką do obecnego prawa żeglarstwa są też coraz ważniejsze społeczne i prywatne inicjatywy w zakresie przywracania do życia i eksploatacji często zapomnianych lub zaniedbanych cennych jachtów czy żaglowców, jak głośny remont żaglowca generał Zaluski, finansowany ostatecznie przed miastem Gdańsk. Nasze środowisko też ma na tym polu godne pochwały i sukcesy. Między innymi udział kolegi Bruna Salcewicza w uratowaniu jachtu Polonez, czy podobnie Marka Hermaka w przypadku jachtu Mazurek, Andrzeja Wojciechowskiego i jachtu Karki, czy Oli Andrzeja Kosewiczu, dzięki którym mamy w Szczecinie piękne żaglowie z Portajmy Olandii. To jest osoby do roku Związku i Ugrupowania. Osoby do roku Związku i Ugrupowania, nasza dobra pozycja pozwalają na optymistyczne prognozy co do przyszłości naszego okręgu. Za najważniejsze zadanie na najbliższy sezon należy uznać dalszą rozbudowę i modernizację Mariny Wrocław jachtowej jako naszego majątku trwałego, będącego podstawą naszych produktów. Po drugie, stałą troskę, utrzymanie dobrych wyników sportowych okręgu i kontynuację programu przygotowań olimpijskich. Nieskromnie powiem, że w mieście ja wprowadzałem ten program przygotowań olimpijskich i mam nadzieję, panie radna, że będzie on kontynuowany, bo to pozwala na pełnię dofinansowania zarówno trenera, zarówno sprzętu, zarówno żeglarzy. Szerokie włączenie się naszego środowiska żeglarskiego, inicjatywy podjęte przez zarząd naszego związku i Komitet Żeglarski Szczecin przy współpracy z władzami miasta i regionu pod kątem idei Szczecin żeglarską stolicą południowego Bałtyku. Współpracę z Biurem do Spraw Morskich, pan dyrektor Jerzy Raduga jest, dziękuję bardzo, i władzami wojewódzkimi w zakresie promocji żeglarskich walorów Szczecina i Pomorza Zachodniego, w tym także międzynarodowych regat Torsi Brejsys i szczecińskiego finału 2013 roku. Udział w dalszej realizacji Zachodniego Pomorskiego Szlaku Żeglarskiego, zainicjowanego przez kolegę wiceprezesa Zbyszka Wojewódzkiego, kolejne przystanie powstaną i są rozbudowane m.in. w Lipinie, w Obrzegu Świnoujściu, a także w Kamieniu Pomorskim, który staje się centrum krajowym i międzynarodowym mistrzostw klaczowych. Powiem, podobne działania wpisuje się bez zesłą inicjatywą kolega Zbyszek Zbroja, promując szlak żeglarski w pełni Szczecin Park. Dobre uzupełnienie obrazu naszych pięknych żelaków i akwenów żeglarskich jest wspomniana książka kolegi Owczarskiego, a także nasz kalendarz na rok 2012 ze zdjęciami Marka Pytrza.
Wspomnę jeszcze, że nasz zarząd przygotowuje aktualnie rozszerzoną formułę i nowy regulamin naszego krajowego podsumowania sezonu. Chcemy to zrobić jako Zachodnią Pomorską Galę Żeglarską, oczywiście przy współudziale miasta i marszałka, żeby impreza była jeszcze bardziej medialnie widoczna i na wyższym poziomie. Na zakończenie chcę zaapelować wobec miasta i regionu o mądre wykorzystanie naszego potencjału żeglarskiego zgodnie z lansowanymi obecnie hasłami Szczecin otwarty na morze i Szczecin przyjazny dla żeglarzy. Deklaruję równocześnie, że chętnie włączamy się w praktyczną realizację tych haseł. Nie można przecież stworzyć żeglarskiego Szczecina i pływających ogrodów bez szczecińskich żeglarzy. Mam nadzieję, że będziemy działać razem, że największe przedsięwzięcia, te drobne, te duże będą konsultowane ze środowiskiem żeglarskim, zarówno w nadchodzącym sezonie, jak i w przyszłych latach, dla dobra samego szczecińskiego i Zarodnia Pomorskiego żeglarstwa. Niech wyrazem naszych nadziei będą też nasze specjalne podziękowania, które chcemy przekazać panu prezydentowi Piotrowi Wszystkowi i także pani radnej Wycielenie za dotychczasowy wkład na rzecz żeglarstwa szczecińskiego i Zarodnia Pomorskiego. Chcę tutaj powiedzieć, że pani radna przyczyniła się również do większej stabilności klubu Świt na Skorwinie, gdzie jest reaktywowane szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży na nowym brzegu części miasta właśnie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim kolegom, którzy za chwilę będą nagradzani, wyróżniani i oznaczani. Dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie tego może mojego dłuższego wystąpienia, ale chciałem też raz do roku przedstawiać Państwu, co w naszym żeglarstwie się dzieje. Poproszę teraz panią Danutę Kopacewicz o zabranie głosu. Zwłaszcza, że chwilowo jestem w dołku, w
bo moja rehabilitacja nie idzie tak szybko, jakbym sobie życzył, a czas leci. Pracuję na rehabilitacji twardo i na wiosnę chcę być w Szczecinie, zobaczę co dalej. Chciałbym wyskoczyć na Marii, na krótko do Chile, nawet do Chile chciałam skakać, ale zobaczę, być może skończę na Wolinie i Kołobrzegu. Maria jest pod dobrą opieką. Nie wiem, jak podziękować Andrzejowi i Aleksandrze Kocewiczom i Bosmanom na przystani i w ogóle przyjaciołom za opiekę nad Marią. Tutaj w Toronto też przyjaciele nie zapomnieli o mnie i nadal traktują mnie jako żeglarza chwilową rezerwy. Kończę cytatem z Księgi Dżungli. Wy i ja jesteśmy jednej krwi. I mimo, że jednak żeglarstwo nas łączy. Ludomir Monier del Mar, czyli Mnich Morski, to jest jego pseudonim od Bractwa Wybrzeża. List podpisany 26 grudnia 2004 roku. To tyle. Korzystam z okazji, że jest nas tutaj tak wielu, że jest dużo młodzieży, żeby wiedzieli, że Polska miała takiego żeglarza, a szczególnie Szczecin. Szczecin, który spowodował, że do ostatnich chwil życia Ludka miał tutaj swoich przyjaciół i swoją opiekę. Ja, słuchając wystąpienia pana prezesa, stwierdziłam, że jest rzeczywiście bardzo dużo ważnych tam spraw poruszonych. Przy okazji chciałam powiedzieć, że nas nie kocha telewizja państwowa, tak zwana misyjna, ponieważ w dziale sportowym słyszymy tylko o sukcesach nie zawsze udanych. Pierwsze miejsce w meczowych mistrzostwach Polski.
Kubiak Tadeusz. Pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w klasie laser radial i trzecie miejsce w klasie laser standard. Rybleski Michał, trzecie miejsce w klasie laser radial. Jaskulski Damian i Dzikka Jena, załoga klasy 400. 23 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów. Olejnik Jakub, drugie miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. Zemczuska Anna, windsurfing, klasa RSX. Pierwsze miejsce w długodystansowych mistrzostwach Polski i pierwsze miejsce w windsurfingu zimowym. Hanke Jan, trzecie miejsce w długodystansowych mistrzostwach Polski. Łażowski Marzej, pierwsze miejsce w windsurfingu lodowym i trzecie miejsce w formule windsurfing. Pajko Aleksander, klasa laser 4-7, trzecie miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. To do zawodnicy, którzy pod opieką trenerów, rodziców i sponsorów co roku przyczyniają się do tego, że możemy się pochwalić ich. Duchem z nami, ciałem niby na ciepłych wodach. W Hiszpanii też nie pada. Wszystkich fotoków, którzy przebywają na zgrupowaniu nadające, odbierę te nagrody. Zapraszam do reprezentacji Ducha i pana prezesa, który symbolicznie wręczy 12 nagród. Profesorowi, tylko nadzieję, jak to też jest sobą przybył. Robert Silu, pierwszy roku 2011. Tadeusz Kubiak, senior. Tadeusz Kubiak w imieniu swojego syna odbierze nagrodę. W czasie 38 godzin, 1 godziny,
A ja zacząłem wiedzieć, że to jest mój nie ma żadnego tego? Nie, no teraz to ja włączyłem. Gratulujemy serdecznie. Proszę Państwa, jak znaleźli, jak mam prawo, 700 miłości znaleźli w okazji dyski Morze Czerwone, Morze Śródziemne do Słowenii, walcząc z piratami somalijskimi, stawiam czoła oceanowi, żywiołowi, oceanom, żywiołowi i ludziom. Wojtek Malejka, Szczepiński, jest roku San Petersburg, Finlandia, Wyspy Arabskie, Szwecja, Szczecin. Zamknięcie pensji Maryna Życia. Henryk Widera. Wyróżnienie publiczne w roku 2019. Dziękujemy bardzo naszym bohaterom. Brawo. Zachodnie Pomocy Okręgowy Związek Żeglarstwa w Żeglarskim Szczecinie również chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierają żeglarzy, działania żeglarskie i wszystko, co związane jest z wodą. Wyróżniliśmy kilka osób specjalnymi listami gratulacyjnymi i podziękowaniami. Za wkład pracy wobec infrastruktury żeglarskiej i polityki wodnej w mieście regionie podziękowanie i list gratulacyjny dla pana prezydenta Piotra Krzysta. Proszę bardzo. Piotr Krzysztof w imieniu pana prezydenta odbiera nagrodę jego zaufany człowiek, prawa ręka prezydenta Jerzego Dudy. Która była w rękach osób, które nie znane były żeglarstwem w ogóle, dzięki działalności, wytrwałości i przychylności pani Rady Jutyler znalazła się w rękach klubu żeglarskiego Sea Storm i Szczecin. Dziękujemy pani Rady Jutyler za współpracę na bez zaangażowania osób, które wyłożyły na to pieniądze, które zadbały o to, aby jak było to przygotowane, nie odbyły się. Bardzo serdecznie dziękuję panu Edwardowi Osimie za zaangażowanie. Za wyjątkowe zaangażowanie w propozycję żeglarstwa również bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy panu Andrzejowi Garnińskiemu. Andrzej Garniński, to projekta wyjątkowy. Jeszcze raz, to przyjemnicze na jakiś dalszy.
Szczecina, 1802-1111, kapitan Jerzy Smok.
Medal 75 lat żeglarstwa polskiego dla powodu zachowań. Proszę pana prezesa o wręczenie medalu. Robert Drewnowski, działacz klubu i jachtklub Lomitowa. Marina Gierna, kapitan jachtowy i działacz jachtklubu AHZS. Uczestniczka słynnego rejsu i jachtu Bitej do Islandii w 1959 roku. Zbigniew Gernat, Marek Koszul, dziennikarz, dokumentalista specjalizujący się w tematyce morskiej. Marek Szonda, działacz Biurej Stany Stoczna, projektant i budowniczy największego jachtu z siatkowym toku S.M. Kupal. Andrzej Mentygra, jachtowy kapitan żeglugi wiernej, specjalizuje się w prowadzeniu żaglowców. Powodził wygrafiną Henry Rutkowski, żaglowcy pasażerskim PiS, stanowisko Concordią, żaglowcy badaczy polskich kardynałów Oceania i ostatnio premier Fryderyk Chopin. Wacław Misiur, działacz żeglarstwa w Kamieniu Pomorskim. Piotr Obczarski, historyk, żeglarz, zainicjował działalność Komitetu Społecznego Żeglarstwa Śledzich, organizator wyprawy z lata 2009, autor przewodnika żeglarstwa na Podmorzu. Tadeusz Stryżnik, działacz jachtklubu Grynia. Stefan Sinała, działacz jachtklubu Grynia. Władysław Szymański, historyk, populator żeglarstwa i instruktor żeglarstwa, arcymistrz ZKP, pilot czołgi Zakładu Pomorskiej, wychowawca młodzieży w Praktycznym Ośrodku Pomorskim. Dziękuję bardzo. Polski Związek Żeglarski przyznał honorową uznanie zasłużony działacz żeglarstwa polskiego dla pana Jana Płaszcza. Od roku 2019 nadał srebrne odznaki honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego.
Starszy Wójt Kolego, panu Januszowi Hermannowi. Dziękuję bardzo. Chciałbym panu powiedzieć na pytanie, co by wybaczył na obowiązku, że tego współzałożyciel i członek zawodu Żeglarskiego Ruchu Sportowego Starszy Rocznia, działacz żeglarski, organizator obchodu Przeciwnego Pięciolecia i wiele, wiele, wiele innych zaszczyt. Drugi medal, drugą znakę honorowego Wyfa Zachodniopomorskiego otrzymuje pan Bogusław Kraczkowski. Bogusław Kraczkowski, trener prawny, zawsze znany od początku swojej prawie młodych lat, działa prawie 60 lat na Pomorzu Zachodnim. Wyszkolił wiele, wiele młodych ludzi. Proszę pana Kazimierza Trzaskę, wiceprzewodniczącego sejmiku Zachodniopomorskiego, o wręczenie odznaczeń naszych kolegów. Przewodniczący. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uznanie zasług dla rozwoju regionu nadaje panu Januszowi Tarkiewiczowi srebrną oznakę honorową Wyfa Zachodniopomorskiego. To nagrody imienia kapitana Leszka Wiktorowicza.
uzasadnieniu naszego wniosku przesyłanej jubileuszowej zeszyt wydany z okazji 15-lecia istnienia tego programu, zawierający historię programu oraz jego działalność i dokonania. Jesteśmy głęboko przekonani, że ta masowa szczecińska organizacja działająca na rzecz rozpowszechniania wiedzy o morzu zasługuje na wyróżnienie, o które wnioskujemy. Proszę Państwa, jest to prawda już luty, ale to luty nie jest za późno. Jak tak obserwuję tych wszystkich nagrodzonych żeglarzy, to aż serce raduje. I ja też się przyłączam do tego, że życzę Związkowi Żeglarskiemu na Pomorzu Zachodnim i w ogóle w Polsce oraz wszystkim członkom zrzeszonym w tym związku wszystkiego najlepszego, silnych i pomyślnych wiatrów, dużo sił twórczych i dalszych widocznych sukcesów. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pan dyrektor Stefan Pawlak, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Kilka słów. Proszę bardzo. Panie Prezesie, Szanowni Państwo, chciałem w imieniu pana marszałka Wojciecha Kiedrowicza wszystkich pozdrowić i pogratulować wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym i życzyć tym nowym roku pomyślnych wiatrów na żeglarzy. Chciałem się również odnieść do słów pana prezesa, który powiedział, że Urząd Marszałkowski słabo wspiera kluby żeglarskie. Chciałem zaznaczyć, jakie zadanie jest Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie Urzędu Marszałkowskiego jest przede wszystkim rozwój bazy sportowej, wspieranie młodzieży zdolnej poprzez Federację Szkoły Związkowej RZS-y i wspieranie imprez sportowych. My nie wspieramy kluby, kluby wspiera gmina, w tym wypadku Szczecin. Dlatego chciałem powiedzieć, że w tej kadencji Urząd Marszałkowski przeznaczył ogromne pieniądze na rozwój bazy sportowej. Pan marszałek został przez ministra wyróżniony dwa razy pod rząd medalem srebrnym za rozwój bazy sportowej. I szlak żeglarski, to przecież myśmy otwierali dopiero wstępny, to są ogromne pieniądze od Szczecina po Mielnu, prawda? I to jest wspieranie właśnie żeglarstwa. Dodatkowo w tym roku wtedy młodzież wysła Szczecina, rejestr żeglarski, które jeszcze nie było zatwierdzone przez Sejmik, ale myślę, że Sejmik zatwierdził. To jest 50 tysięcy złotych. Również, jeżeli chodzi o rozwój bazy, to przecież Państwo chyba czytacie też, że ponad 58 milionów wydaliśmy na boiska Orlika. Pierwsze miejsce w Polsce. To jest 180 Orlików oddanych, w tym prawie 90% gmin, w każdej gminie te Orliki są. Także marszałek naprawdę przeznacza ogromne pieniądze na rozwój bazy. To jest podstawa. Jest baza, jest rozwój sportu. To samo jest, jeżeli chodzi o punktację dla młodzieży szkolnej. My tu wspieramy młodzież na szkolenia, na obozy. I do punktacji chciałem zasygnalizować, że w tym roku nasze województwo wyprzedziło województwo łódzkie tak silne o 1000 punktów i zajmujemy w tej chwili 8 miejsce w Polsce. A jeżeli chodzi o wspieranie imprez, no to pan tu na tym kolega nasz może potwierdzić, że każdą imprezę, która się zwraca do Urzędu Marszałkowskiego, wspieramy dowodem na to, że nie widzicie też na tym imprezę, prawda? To my cały wspieramy tę imprezę. Dziękuję bardzo i przepraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Bardzo dziękuję za obecność.